Witajcie! Niedługo rozpocznie się przedwiośnie i powoli myślimy o rozpoczęciu prac ogrodowych. Najczęściej pierwszym zabiegiem, jaki wykonujemy, to cięcie. Dzisiaj właśnie w tym odcinku chciałabym Wam powiedzieć o kilku ważnych sprawach związanych właśnie z cięciem. Zapraszam do obejrzenia. Zanim jeszcze przystąpimy do prac, warto się przygotować. Do cięcia drzew możecie w zależności od grubości ciętej gałęzi użyć małego sekatora ręcznego, dużego dwuręcznego lub piły. Odpowiednie naostrzenie jest tutaj kluczowe, dlatego że to pozostawia skutki w postaci rany. Im rana bardziej gładka, czysta, tym mniejsze ryzyko wnikania patogenów. Im rana jest bardziej poszarpana, nierówna, tym są bardziej otwarte wrota właśnie dla jakichś drobnoustrojów. Koszt naostrzenia takiego sekatora w moim rejonie to około 10 zł, dlatego zdecydowanie warto naostrzyć się ten, który mamy, niż kupować nowy tylko po to, żeby był ostry. Poza tym takim sprawnym narzędziem, które jest naostrzone, zdecydowanie lepiej i łatwiej będzie nam pracować. Cięcie drzew wczesnowiosenne, najpowszechniejsze w naszym kraju cięcie drzew owocowych, rozpoczynamy po ustaniu największych mrozów, co przypada na luty i możemy kontynuować je w marcu. Jest to dobry termin, dlatego że gdy ziemia jest zmarznięta, to i korzenie są w stanie spoczynku. Procesy wzrostu są zatrzymane. Nie czynimy wtedy krzywdy roślinie. Kiedy nadchodzą wyższe temperatury, rozpoczyna się wzrost, ale już w nowym, nadanym przez nas układzie. Dobrze jest wybrać na zabieg cięcia odpowiedni dzień z odpowiednią pogodą. Temperatura powinna być powyżej zera. Dzień powinien być słoneczny, niezbyt wietrzny, najlepiej bez wiatru. Gdy zabieramy się już do pierwszego ciachnięcia, zwróćmy uwagę na sposób, w jaki to robimy. Pierwsza bardzo ważna rzecz to przyłożenie sekatora do ciętej powierzchni. Ważne, aby ta cięta nasza powierzchnia miała styczność z tym ostrzem tnącym, a nie z tym przeciwostrzem, które to właśnie powinno być u góry. Jeżeli zrobimy to odwrotnie, zmiażdżymy tę ciętą gałązkę. Druga rzecz to najlepiej młode pędy ciąć ukośnie, około 0,5 cm nad oczkiem, a spadek powinien być nie na pąk, ale na zewnątrz od pąka, tak by woda nie spływała na niego. Ważne jest także, aby ostatni pąk był skierowany na zewnątrz korony, a nie do środka. Nie chcemy, aby drzewo wypuściło gałęzie krzyżujące do wewnątrz i zagęszczało koronę, ale takie, które będą powiększały drzewo na zewnątrz. Przy klasycznym drzewie jest to bardzo istotne. Przy kolumnowym pokroju można pozostawiać pąki do wewnątrz również. Sekator powinien być każdorazowo zdezynfekowany, aby nie przenosić chorób pomiędzy drzewami. Może to być na przykład ściereczka nasączona spirytusem. Każde cięcie, naruszenie drzewa to potencjalnie otwarte drzwi dla patogenów. Dlatego dobrze jest po tym zabiegu zabezpieczyć każdą z ran. Najlepiej natychmiast po cięciu, tak żeby odciąć drogę ewentualnym chorobom. Ja smaruję maścią ogrodniczą z olejkiem z drzewa herbacianego firmy Acrylmed, która jest to partnerem dzisiejszego odcinka. Zawartość olejku działa tu odstraszająco na szkodniki, chroni przed pleśnią i bakteriami. Przed naniesieniem pędzlem należy produkt wymieszać, a następnie nanieść na ranę oraz korę dookoła na około 1 cm marginesu. Maść ta też idealnie sprawdzi się przy różnych uszkodzeniach, otarciach drzew. Ja naniosłam ją na uszkodzone przypadkowo drzewo, w miejscu, gdzie przestała chronić je kora. Taka elastyczna powłoka będzie chroniła przed wyschnięciem i przyspieszy gojenie się rany. Cięcie pozytywnie wpływa na drzewa owocowe. Dzięki niemu możemy kontrolować kształt i wielkość drzewa. Poprawiamy też zdrowotność roślin, pobudzamy do wydawania mniejszej, ale lepszej jakości owoców. Ważne tylko, aby robić to tak, żeby nie zaszkodzić roślinie. Mam nadzieję, że taki materiał będzie dla Was teraz przydatny, zanim ruszycie z sekatorami do Waszych drzewek owocowych. Film o tym, jak ciąć młode drzewa, zostawiam Wam do góry, podlinkuję. Zrobiłam taki film już w zeszłym roku o 3 prostych krokach, także bardzo Wam polecam. Życzę Wam dobrej pogody do wszystkich rozpoczynających się prac ogrodowych i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!